Witam wszystkich serdecznie. Moi drodzy, przede mną paczka. Ona nie jest z Empiku, ale widz, który mi to wysłał, ma dziwnym trafem taką taśmę. Nie wiem czemu, ale jest to paczka przesłana przez jednego z widzów. Widza możecie kojarzyć. Jest to pan, który mi w sumie jako pierwszy podarował swoje PlayStation. Czyli pan Szaman z Gorek, jeśli dobrze wymawiam. Jak jesteś szaman, to się potwierdź na czacie, jak jesteś potwierdzaczem. I podesłał mi paczuszkę gier, które gdzieś tam znalazł na strychu. I stwierdził, że mi się przydadzą. Więc taki prezent to ja jak najbardziej szanuję. Jeżeli ktoś kiedyś by chciał, to może zawsze ze mną do mnie się odezwać. Jakby miał wyrzucać, czy za grosze odsprzedawać gdzieś na OLX-ie niektóre fajne klasyki, czy to na stare konsole, czy to na kompa, to pamiętajcie, że ja z tego mogę zrobić użytek. Otwieram, tylko jest poza kamerą. Bo jeszcze muszę zobaczyć, kto mi tutaj gołej baby nie wysłał. Albo męskiego, wiadomo czego. Proszę państwa, zabezpieczenie profesjonalne. Zabezpieczenie profesjonalne i w środku już widzę, że jednak są gry, nie było okłamane. A? Dobra. Uwaga. Sprawdzamy. Saga Baldur's Gate. O kurwa, patrzcie co dostałem, z polskiego wydania oczywiście ekstra klasyki, jest tutaj Baldur's Gate 1 razem z dodatkami opowieści z Wybrzeża Mieczy oraz Baldur's Gate 2 Cienie Amn i Baldur's Gate 2 Tron Bala. Tak to wygląda, moi drodzy. Coś niesamowitego. Bardzo dziękuję. Ja powiem szczerze, że jeśli chodzi o Baldur's Gate'a, to... no... Ja nie grałem nigdy, to mówię wam szczerze. To wam mówię szczerze, bo nigdy nie było mi to dane. Ale muszę w takim razie nadrobić kiedyś. W ogóle ekstra klasyka. Piękna sprawa. Sprawdzimy sobie dalej. O, a to ja kojarzę, moi drodzy. Jade Empire. Edycja specjalna. Twoja walka nigdy się nie kończy. Twój wróg jest nieśmiertelny. Wciel się w rolę mistrza sztuk walki. Wybierz postać z unikalnym wyglądzie. Ja to kojarzę, ale ja nigdy w to nie grałem. Ale ja to kojarzę, bo chyba mój kolega mi to albo chciał pożyczyć, albo u niego to gdzieś widziałem. Bardzo, no Jade Empire, ja kojarzę tą okładkę. To jest ekstra klasyka. Gra z... To jest XP Service Pack 1, procesor 2 GHz, to już nie byle jakie wymagania. To już nie byle jakie wymagania. Dobra. Dziękuję. Patrzcie, ile tego jeszcze jest. O kurde! Soul River 2. Piękna gra. Jeszcze ja pamiętam na PlayStation, jak było ogrywane jedynka. A to jest Soul River 2. Przecież to jest coś... Kolekcja klasyki komputerowej 2003. Tak wygląda w środku płyta. Legacy of Kain, tak. Bardzo fajna gra i... Ale to jest bardzo stara gra, bo wymagania sprzętowe tutaj są cofnięte aż do Windows 95, 98 i Millennium. XP. Klasyk. Dobra, sprawdzamy. Boże, co tu jest? Tu jest jedynka! Nie no, coś ty odwalił, to jest niesamowita paczka. I jedynka! Soul River 2. Kolekcja klasyki komputerowej z 2001 roku. To nie są jakieś byle gry.
z gazetki. To jest naprawdę dobra gra. Mało tego, to jest w ogóle wydanie, polskie wydanie, nie? W sensie jest polskie opakowanie. Nie wiem, czy tutaj są w ogóle polskie napisy, raczej nie, bo to wszystkie te gry były raczej w wersji anglojęzycznej. Piękna. A to jeszcze wydawał wtedy Eidos. A tu już Cenega. A, patrzcie, jedynkę wydawał IM Group, a tu już dwójka Cenega była wydawana. Jodupia, patrzcie, Prince of Persia, kolekcja klasyki. Dusza wojownika. Oczywiście to są wersje, to nie są premierowe wersje, bo to są już kolekcja klasyki, ekstra klasyka i tak dalej. To jest coś, co wychodziło już po premierze na przykład. Mówię o tych właśnie z tym podpisem, nie? Kolekcja klasyki i tak dalej. Ale to nie zmienia faktu, że mamy tutaj pełnoprawną grę. Ubisoft. Prince of Persia. Sprawdź stan płyt? A! Nie umie wycisnąć. O Boże! Pójdzie. Pójdzie. Cieszę się, że jesteście. I Wilcozort jest szefem od 3 miesięcy. Polecam. Dzięki, tego Wilcozort. Dziękuję bardzo za suba. O Boże, ale to, co teraz zobaczycie, to jest coś niesamowitego. Patrzcie to. Dungeon Siege. I on jest na... Ilu płytach? Raz, dwa, trzy płyty. Ale mało tego, Dungeon Siege jest, bo to jest z 2006 roku wydanie, jako klasyka, ma pełną polską książeczkę w środku. Ze wszystkimi podpowiedziami i tutorialami. A? Tak to wygląda w środku. Tu są płyty. Nie będę ich już wyciągał, ale są 3 płyty. I w ogóle to pudełko jest takie ciężkie, wiecie, ta książeczka i te 3 płyty to już ważą. I jak trzymacie taką grę, w porównaniu przykładowo tutaj akurat jest Prince of Persia, gdzie jest tylko płytka, no to tutaj czujecie, że kurde, tu jest chyba, tu jest większa wartość. Tutaj, no, tu jest dużo gry. Tu jest dużo gry w grze. Dokładnie. Hej, wbiłem dopiero, masz bitwę? Nie wiem, tu są jeszcze jest kilka, to jest taka połowa pudełka. Sprawdzamy dalej. Proszę państwa. Neverwinter Nights. Na płycie DVD, grubym opakowaniu, jeśli chodzi o ekstra klasykę. Z poradnikiem w wersji polskiej. Zresztą sama gra jest tutaj sygnowana, że jest profesjonalna polska wersja językowa. Proszę bardzo. Pełna wersja gry komputerowej po polsku. Pan Szaman, parzyś zrobił jedną z piękniejszych paczek mi na urodziny, można powiedzieć, bo... Przecież to są wszystkie... Przecież to są same zajebiste gry. Patrzcie, co tu jest. Tu jest Sakret. Sakret Plus. No. Ale Sakret Plus to jest co? To jest... Czym się różni Sakret od Sakret Plus? To jest dodatek, podstawka z dodatkiem, tak? Ja pierdziele, panie. 2 płyty tu są. Najlepsza gra RPG ostatnich lat. Czyli Szaman, ja widzę, że ty przede wszystkim w RPG tutaj lubowałeś. Jeżeli to jest twoja kolekcja.
Neverwinter Night, dwa dodatki do jednej z najlepszych gier: Shadow of Undertide i Hordes of Underdark. To jest dodatek do Neverwintera, którego mamy tutaj. Bonkol, czy mógłbym wysłać ci kilkanaście gier do paczkomatu? Możecie mi wysyłać gry do paczkomatu, jeżeli ktoś ma jakąś kolekcję, bo na przykład... Dobra, to ja wam powiem wprost. Dla wszystkich osób. Są osoby, które mają trochę gier, ale nie grają z różnych powodów. Po prostu wyrośli z grania gry, mają... po prostu nie grają w gry. Sprzedali kompa, nie mają, nie grają już w gry, mają rodzinę, mają robotę, mają, nie wiem, hobby inne, grają w squasha albo w golfa, bo są milionerami. I te osoby czasami mogą w sumie to trzymać na strychu albo sprzedać na OLX-ie. Natomiast jeżeli ktoś chce, że na przykład żebym zrobił z tego coś, content, nie wiem, pograł w pokoju, nagrał unboxing, zainstalował tą grę i tak dalej, no to mówię, no to można, tylko musicie z prywatną wiadomością ze mnie się skontaktować, albo na maila, który jest pod streamem, albo na prywatną wiadomość na Discordzie i ja wtedy dam namiary na tego, na paczkomat, który jest najbliżej. Ale tak jak mówię, no żeby nie zabrzmiało to jak jakieś żebranie, to jest tylko opcjonalna rzecz, jeżeli ktoś chce i doceniam to, jeżeli ktoś w ogóle wychodzi z takiej inicjatywy, bo to nie jest tak, że ja do kogoś piszę daj mi grę, tylko widzowie mi piszą, siema Bonkol, nie? Bo widzę, że zbierasz, a ja mam jakieś gry i mi wysyłają zdjęcia tych gier, a ja mówię, spoko, zajebiście, kurde gościu, dawaj, nie? Bo super gry. Dobra, wracając do tematu, tutaj było to. Sekret Podziemia. Bo już tutaj zaspoilerowałem. Sekret Podziemia i to jest... rozumiem, że to jest DLC. Rozszerzenie wymaga oryginalnej Sekret lub Sekret Plus. Rozszerzenie do gry Sekret wybranej jako najlepsza gra RPG 2004 roku. A, i to był ten dodatek, nie? Jeszcze mamy na dnie dwie albo trzy gierki. Uwaga, moi drodzy. Wzruszyłem się. Wzruszonym. Jestem wzruszony. Gothic 1, 2 z dodatkiem. Platynowa kolekcja. Takimi grami to nie ma się co powiedzieć. Aaa, widzę, nie. Widzowie, nie dajcie się sprowokować. Nie dajcie się sprowokować. Mamy trolla na czacie, że nie warto się podniecać takimi grami. Nie dajcie się sprowokować. Oni tego chcą właśnie. Oni tego chcą. Nie bądźcie tak jak oni. Nie schodźcie do tego poziomu. I moi drodzy, ostatnia gra. Ja pierdzielę, to jest gra, że jak wyszła, miałem za słabego kompa, żeby w to grać. Spellforce, złota edycja, zakon świtu. Cień Feniksa, oddech zimy. Czekaj, co tu jest? Darmowa płyta promocyjna. Patrzcie, co tu jest? Heroes 5, Spellforce 2, Toka Driver 3 i Rise of Legends. O, i demka jeszcze. Panie, wszystko jest wyczerpane, jeszcze komisyjnie otwieram. Że nie ma. Słuchaj, co ja mogę ci powiedzieć? Każda z tych gier, która tutaj jest, jest giga klasykiem i nie ma tu gry, na którą, jak ją pokazałem i zobaczyłem, bo powiem ci szczerze,
osobiście mało te gry, które tutaj są, mało którą z tych gier ukończyłem. Oczywiście gotiki i tak dalej to mamy, ale to są gry RPG, gdzie jeżeli ktoś tego w młodości nie ogrywał, to teraz może mieć problem na przykład ze znalezieniem czasu na przejście tej gry. Jeżeli mówimy o takim, już ktoś już jest dorosły, chodzi do roboty i tak dalej, to ciężko mu się zabrać za na przykład jakiegoś RPG-a jak Neverwinter, Sacred albo inne gry, więc no każda z tych gier jest tutaj unikatem, nie? Więc dziękuję ci bardzo serdecznie. No nie wiem, co mam powiedzieć. No na pewno się będę chciał jakoś odwdzięczyć kiedyś, albo się spotkamy czy coś, bo nie ukrywam, że to jest kawał wspomnień. Jeżeli grałeś w te gry, to postaram się, żeby te gry oczywiście jak najlepiej gdzieś tam na półce leżały, ale też żeby służyły, że nie obiecuję tego, że nagle teraz bo ja nie mam na przykład napędu tutaj w ogóle w kompie, ale nie obiecuję ci, że każdą z tych gier będę przechodził na streamie, bo sam dobrze wiesz, że to jest prawie, że niemożliwe, żeby się poświęcić teraz przechodzeniu tym RPG-om. Tym bardziej, że RPG-i się źle moim zdaniem na live'ach ogląda. To są bardzo indywidualne i takie prywatne przeżycia. To są takie gry, gdzie się puszcza na długie wieczory i się po prostu siedzi i się w to musisz wtopić, nie? Natomiast nie ukrywam, że są takie gry, które bardzo chętnie pojadę do mojego retro pokoju, ustawię na półce i biorę niektóre pudełka i wkładam w napęd i je instaluję. Chociażby nawet, żeby sprawdzić, czy działają i zobaczyć, w jakim stanie jakby, jak wspominamy te niektóre gry, nie? Na przykład Prince of Persia kojarzy, Soul Rivera też grało się. Soul River teraz, jak się go odpali, jest brzydki. W sensie, no ja wiem, że ktoś teraz powie, jak tak możesz mówić, ale no nie, no to jest stara gra, to jest bardzo stara gra i na przykład ta postać tam, ta trójwymiarowość, no on jest kanciasty, on jest zbudowany z tych, to się nazywa poligony, czy jak to się nazywa, on jest zbudowany po prostu z małej ilości tych wszystkich trójwymiarowych obiektów i on wygląda jak wygląda, a na PlayStation to jeszcze gorzej wygląda, ale w tamtych czasach mieliśmy taki antyaliasing wbudowany w mózgu i dla nas to wszystko lepiej wyglądało. Nieprawda! I dobrze się gra, dobra. Dziękuję bardzo serdecznie, paczka niesamowita. Ja jeszcze zrobię takie zdjęcie tutaj zaraz i wrzucę, bo to jest coś pięknego, moi drodzy. Coś pięknego, same klasyki.